Główne grzechy kierowców na drogach to po pierwsze nadmierna prędkość, po drugie alkohol, czyli jazda na podwójnym gazie, a po trzecie to nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. Na to szczególną uwagę zwrócili policjanci w swoim wystąpieniu w ramach zorganizowanej w Saliki na forum w Bolesławcu konferencji Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ. Przedmiotem było bezpieczeństwo na drodze powiatu bolesławieckiego. Chcieliśmy zachować taką formułę bardziej przystępną dla młodzieży, jak widać po tej ilości młodzieży, która tutaj przybyła. To do nich kierowaliśmy to nasze przesłanie i zachowaliśmy taką formę, która będzie przyswajalna dla młodzieży, czyli duża ilość takich zdjęć z autentycznych zdarzeń drogowych, filmików. No, chcieliśmy zwrócić się i do tych osób, które niedługo uzyskają prawo jazdy, będą kierowcami, jak i do tych, którzy są pieszymi, żeby ich wyczulić na pewne zachowania, pewne sytuacje na drodze, jak reagować. Coś, co wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu. Mówiono także o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego, czyli pieszych, a ci oprócz zachowania ostrożności nie powinni zapominać po zmierzchu o odblaskach, które naprawdę mogą ratować życie. Przedstawiciel Straży Pożarnej podczas swojego wystąpienia mówił o priorytetach zachowania na drodze, szczególnie w przypadku, gdy ktoś jest świadkiem wypadku. Więc staramy się przybliżyć elementy związane z działalnością Straży Pożarnych generalnie, wiadomo, naszych ochotniczych. Natomiast prelekcja plus pokazy, które za chwilę zaczną się na placu, związane z pozoracją wypadku drogowego, tak żeby młodzież miała możliwość zobaczenia dla nich zasad zachowania się w takich sytuacjach, jak również tych elementów, które my będziemy wykonywać, no i możliwość przetrenowania resuscytacji na fantomach tu w holu. Konferencja z ciekawymi prezentacjami, a także pokazy działania służb w akcji przyciągnęły uwagę uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Według mnie spotkanie było bardzo dobre, było pokazane, jak jednak powinniśmy się zachowywać i tak samo tutaj było pokazane, jak ważna jest straż pożarna, policja i wszystkie straże miejskie również. No i według mnie potrzebne są takie spotkania i również dla dzieci w podstawówce. Spotkanie na pewno było dla osób młodych bardzo wartościowe, wielu rzeczy mogli się dowiedzieć, w szczególności jeżeli chodzi o zachowywanie się podczas wypadków, o to, jak działają służby bezpieczeństwa, głównie przede wszystkim straż pożarna. Podczas konferencji głos zabrali także prezydent i starosta. Przed chwilą dane statystyczne pokazywały, że na terenie powiatu jest zarejestrowanych około 40 tysięcy pojazdów. No to ja informuję, że w mieście Bolesławiec jest zarejestrowanych 20 tysięcy pojazdów i do Bolesławca codziennie według badań z 2015 roku wjeżdża 20 tysięcy ludzi. 75% z tych 20 tysięcy przyjezdnych każdego dnia przyjeżdża samochodami osobowymi. Czyli łącznie mamy około 35 tysięcy pojazdów codziennie poruszających się po mieście, które jest stosunkowo nieduże. Obszar Bolesławca to jest 23 km kwadratowe, z czego trzeba wydzielić zielone części, budynki i tak dalej. A one się wszystkie muszą przez miasto przetoczyć. Gdybyśmy te wszystkie samochody ustawili jeden za drugim, to ten kondukt sięgałby centrum Wrocławia, tak, mniej więcej. Ogromne znaczenie ma oczywiście stan dróg, a dobry stan dróg to jeden z priorytetów i miasta, i starostwa. Na terenie powiatu bolesławieckiego generalnie wyremontowanych jest ponad 70% powiatowych dróg. Każdego roku remontowane są kolejne kilometry dróg i chodników. Łączna długość dróg, które w tym roku zostaną przebudowane na terenie powiatu bolesławieckiego, to jest 21 km i pociągnie to za sobą wydatek rzędu 14,5 miliona. To tyle, jeśli chodzi o realizację zadań drogowych, które, tak jak powiedziałem, mają bezpośredni wpływ, czego dowiedzieliśmy się przed chwilą chociażby z tych prezentacji, na bezpieczeństwo na drogach. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, który działa także w Bolesławcu, pokazał, jak dobrze przygotować się do egzaminu na prawo jazdy. Uczestniczymy w wszystkich akcjach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym oczywiście w Bolesławcu, gdzie mamy ośrodek egzaminacyjny. Staramy się
pokazywać, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, jakie zagrożenia później czyhają na młodego kierowcę i wszelkie tego typu akcje uświadamiające, powiem tak, ze strony pieszych i kierujących, wspomagamy tutaj w zakresie, jakim możemy. Natomiast bardzo istotne jest to, żeby takie akcje były cykliczne, dlatego że młodzież, w tym przypadku tutaj w Bolesławcu, mogła zobaczyć, powiem, jakie są konsekwencje, no niestety, braku wyobraźni na drodze, przewidywania, a już niedługo będą mieli prawo jazdy, także staną się pełnoprawnymi uczestnikami nie tylko jako piesi, ale również jako kierujący. Szczególnie widowiskowy dla młodych ludzi, przyszłych kierowców, był pokaz akcji Straży Pożarnej z autentycznym rozcinaniem samochodu i ratowaniem zakleszczonego w nim człowieka. Uczniowie mogli zobaczyć też ambulans monitoringu wizyjnego, czyli tak zwany komisariat na kółkach,